Bardzo. Zaraz Państwu pokażę, dlaczego wycina się drzewa. Proszę przeczytać. Zobaczcie kwotę, prawie 1,5 miliona złotych. Prawie 1,5 miliona złotych wyrzuca się w błoto po to, żeby wyciąć drzewa i rzekomo wywalić, co jest niemożliwością, dlatego że te wisły, rzekomo obce gatunki. Zaraz Państwu powiem, o jakie obce gatunki chodzi tutaj tym ludziom. Ogołocili z drzew. O, zaraz zobaczymy pościnane drzewo. Proszę bardzo. I co, karpy są wyrywane po to, żeby nie było śladu prawdopodobnie. Są miejsca po karpach. Proszę bardzo. Piękny krajobraz. Pięknie, proszę bardzo. Takie dobro tworzą nasi kochani urzędnicy. Takie dobro nam tworzą. Ładny dzięcioły. Następny ptak, sikoreczka. Proszę bardzo, następny dzięciołek. Czy dzięcioł, nie dzięciołek? Słuchajcie, ja zaraz to skomentuję, tylko spokojnie sobie usiądę. Prace będą się posuwały jeszcze dalej. Jeszcze dużo domów, dzięciołków i różnych ptaków zostanie zburzonych. Proszę bardzo, zobaczcie. Zobaczcie, jakie to są połacie teren. Zobaczcie. Zobaczcie, jak łyso. I jeszcze tam za drogą, gdzie zostawiłem rower. Nie wiem, ile to jest metrów. Jeszcze 100. Jeszcze raz taki teren. A prace jeszcze postępują. Proszę bardzo, zobaczcie, jak ptaki szukają swoich domów. Zobaczcie, jak to uniwerki, miasto stołeczne Warszawa i ogólnie urząd. Zobaczcie, jakie wielkie drzewa niszczą. Jest to straszne. Jest to straszne. Boże, następny ptak, który nie wie, co się dzieje. Urząd niszczenia przyrody. Mordercy. Zwykli mordercy. Mordercy przyrody. Czy kamera nie oddaje wielkości tych karp? Nie oddaje bólu. Jak partyzanci, te nasze ptaki są jak partyzanci z wyciętego lasu. Całe karpy wyrywają. No, nie było. Zobaczcie, jeszcze tu pojechali. Zobaczcie. Ale śmieci nie wzięli, co? Służba oczyszczania miasta to wyrywa. O, proszę bardzo, tutaj dalej. Tam jeszcze powycinali. Służba oczyszczania miasta przyjechała, bo taki samochód stał. Ale śmieci nie zabrali. Czyli co chwila śmieci. Nad sam brzeg wody. Nad sam brzeg Wisły. Weszli tutaj. Zobaczcie, to wszystko jest wycięte przez nich.
O. Bardzo dużo sarenek zawsze bywało. Łatwo było je podejść, jak człowiek wie, jak to zrobić. A teraz cisza, cisza. Będzie rosła polska zieleń, bo ta jest niepolska.